Według danych suwalskiego magistratu w ciągu ostatniego roku koronawirusem zakaziło się ponad 3100 mieszkańców miasta. Niemal setka z nich przegrała walkę z SARS-CoV-2. Blisko 15% ogólnej liczby zakażonych wymagało hospitalizacji. Pandemia koronawirusa wywołała również kryzys społeczny i gospodarczy, nie tylko w Suwałkach czy kraju. Dotknięty nim został cały świat. 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię, a 20 marca ubiegłego roku w Polsce ogłoszono stan epidemii. Zamknięto, i to nie raz, szkoły, kulturę, handel, gastronomię, zamrożono sport, zamknięto nas w domach. Pojawiły się izolacje, kwarantanny, home office, maseczki. Suwalski samorząd skupił się na zwalczaniu zagrożenia, ale też i na likwidacji skutków, jakie zaczęły coraz dotkliwiej dotykać mieszkańców i przedsiębiorców, informuje Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta. Samorząd pomagał naszym szpitalom, stacji pogotowia, ośrodkowi rehabilitacji i policji. Łącznie do tych instytucji przekazano z miejskiej kasy ponad 520 tysięcy złotych. Pomoc dostali również seniorzy i pracownicy miejskich jednostek. Za niemal 130 tysięcy złotych kupiono maseczki, płyny do dezynfekcji. Do szkół trafiło ponad 800 laptopów, komputerów i tabletów, bez których zdalne nauczanie nigdy by się nie powiodło. Kosztowało to miejską kasę niemal 1 600 000 złotych. Dość szybko miasto ruszyło z pomocą dla lokalnych przedsiębiorców, oferując im pakiet wsparcia. W odpowiedzi na składane wnioski w 93 przypadkach umorzono należności na ponad 1,5 miliona złotych. 155 podmiotów zwolniono z opłat o łącznej wartości sięgającej niemal 4 milionów złotych. Rozkładano też na raty należne opłaty. W sumie rozpatrzono ponad 800 wniosków na łączną wartość ponad 7,3 miliona złotych, informuje ratusz. Ubytek dochodów własnych zrekompensował w pewnym stopniu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To dzięki niemu, pomimo kryzysu, możliwe było zbudowanie ulic Francuskiej, Włoskiej czy Szczęsnowicza. Ze znaczącym wsparciem udało się rozbudować szkołę podstawową numer 4. O dodatkowe środki aplikowało nie tylko miasto. Duże wsparcie zyskał Dom Pomocy Społecznej Kalina czy Suwalski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Rok temu staliśmy przed wielką niewiadomą. Live z kryzysowej konferencji suwalskiego samorządu na naszym Facebooku obejrzało kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Dziesiątki tysięcy osób pobrało z naszych serwisów kontakty do służb sanitarnych. Telefony w naszej redakcji nie milkły. Nawet nocą. Dzisiaj rozpoczyna się drugi rok życia z pandemią. Już umiemy funkcjonować w warunkach epidemicznego zagrożenia. Jednak wciąż naszych głów nie opuszcza jedna myśl. Kiedy wreszcie się to skończy?